Cześć, z tej strony też na dzisiaj Wam pokażę, jak wyglądają bebechy właśnie z takiego routera TP-Link. Zapraszam na odcinek. Dobra, co? Uwaga. Tak to wygląda. Może zaczniemy od procesora. Główną jednostką dowodzącą tego routera jest, uwaga, uwaga, Qualcomm, z tego co widzę po logu. Może być to Qualcomm EQA9553BL3A. Jakaś nieznana jednostka. Dobra. To jest prawdopodobnie... Tak, to jest szyna pamięci, na której jest oprogramowanie układowe wgrane. I jest to, uwaga, nie Intel, tylko Zentel. Szyna pamięci Zentel, a wygląda jak Intel, no nie? Bardzo podobne. Normalnie logo prawie identyczne. Zentel A3S5D. Zresztą wszystko napiszę. Wszystko będziecie mieli napisane w opisie. Nie chce mi się przepisywać tego. Znaczy wymawiać, bo to bardzo długi ciąg liter. Tutaj mamy chyba plombę gwarancyjną oraz informację, no, na której jest zapisana informacja o naszym routerze, jaki to jest model, wersja oprogramowania. No, tak to wygląda. Z kolei tutaj na pierwszy rzut oka już pewnie mogliście zauważyć, są diody, które nas sygnalizują właśnie o stanie naszego routera. Właśnie tak to jest zrobione. Jest to wstawione w ten plastik, no i są to kontrolki takie standardowe. Mamy tutaj diodę zasilania, bezprzewodowości, połączenia pierwszego komputera, drugiego, trzeciego, czwartego oraz ikonka połączenia z internetem oraz zablokowanego łącza. Tak to mniej więcej wygląda. Tutaj mamy jeszcze jakieś puste porty pinowe. Nie wiem, to jest, są podpisane JP1, JP3, czyli jumper 1, jumper 3. Prawdopodobnie miało tutaj coś być, ale niestety nic nie ma. Nie wiem. TP-Link tak to zrobiło. Tutaj miała być ogółem przestrzeń termalna zastosowana. Zresztą zaraz Wam pokażę, jak ona miała wyglądać. Miało być to mniej więcej coś takiego, ale oczywiście w innej wersji, w innych wymiarach. W każdym razie wiecie o co chodzi. Takie zakrycie ogółem, przestrzeń termiczna. Można tak powiedzieć. Tu właśnie tutaj są miejsca po tym, ale one są nawet nieużywane. Nie wiadomo dlaczego TP-Link akurat zrezygnowało z dodania tego. Nie mam pojęcia. Dobra. Właśnie tutaj mamy jeszcze styki od anten rozgłoszeniowych, które rozgłaszają sygnał Wi-Fi po całym domu. Ja mam dwie i są jeszcze wersje z jedną anteną, a nawet z trzema i z czterema, ale to jest to droższa wersja. Ja mam tą średnią wersję za 75 zł z dwoma antenkami standardową. Tutaj mamy jeszcze dodatkowe trzy interfejsy sieciowe. UNT, UTH i tak dalej, i tak dalej. Wszystko zapiszę w opisie, bo nie chce mi się tego czytać. UTH16T05 1524X. W każdym razie tutaj jeszcze inne interfejsy. Dobra, teraz sobie zobaczymy, co się kryje pod tą płytką w naszym routerze. No i jak można się spodziewać, mamy tutaj numerek fabryczny albo nawet plombę gwarancyjną, nie wiem co TP-Link postanowiło tu umieścić, oraz trzy rezystory C11, C113, C112, C171. Takie standardowe bebechy. Nie wiadomo czemu pod są umieszczone, a nie po tamtej stronie. To mnie troszeczkę zdziwiło. Z kolei tutaj mamy klawisze reset, WPS oraz włącznik i wyłącznik routera. Tak mniej więcej to wygląda. Teraz może spróbujemy go odpalić. Na takiej rozebranej konstrukcji. Co prawda, ale to nic nie szkodzi, nie przeszkadza, tylko trochę go ogarnę. Dobra, i uwaga, rozruch. Wszystkie interfejsy, te się najjaśniej świeciły, ten się świecił najciemniej, ten jeszcze ciemniej, no i wszystkie jasno, dziwne. Dziwne. W każdym razie tak to działa, sygnalizują nas te diody o stanie naszego routera, nie mamy tu żadnego cyfrowego wyświetlacza, szkoda. W sumie za taką cenę, co więcej chcieć. Router 3 GB na sekundę. Tak był oznaczony na pudełku. 3 GB ukośnik S albo 3 GB ukośnik S, jakoś tak. Dobra. Co tu jeszcze więcej omówić? No,
Nazwa płytki, numer seryjny płyty głównej również będzie w opisie 205000027. Prawdopodobnie. Pod spodem mamy jeszcze tą plombkę. To również spiszę. Jeśli ktoś potrzebuje, oczywiście kondensatory i inne takie bebechy. Nie wiem, czy to komuś są potrzebne takie informacje, chipy, nie chipy. No, w każdym razie chciałem wam pokazać, jak wygląda router w środku. Mam nadzieję, że komuś się, że komuś to się spodobało. Tak wygląda właśnie taka konstrukcja. Teraz sobie może go skręcimy. Lecz, tak powiem, troszeczkę go ogarnę. Ok. Z powrotem umieszczamy naszą płytkę tak jak była. Ładnie, ładnie wszystko ma być spasowane. Nie może nic skwierczyć i tak dalej. Nie będzie to miało może wpływu na funkcjonowanie naszego routera, ale jeżeli coś będzie w środku gruchać, no to niefajne odgłosy. Dobra, diody muszą być wyprostowane. Iść po linii prostej, bo jeżeli coś będzie i obudową na taką diodę najedziemy, no to po prostu może się łamać styk i będzie trzeba ją przelutowywać. No i to niestety już wiąże się, jeżeli nie mamy tym bardziej lutownicy, ani za dużo ceny, to spora ilość czasu. Dobra, nakładamy nasze wieko z powrotem. Musimy być pewni, że wszystkie zatrzaski się wpasują w swoje miejsca. Hop. Hop. Tak, chińsko, bardzo chińsko to trzeszczy. To udało mi się zaobserwować. Po bokach, nie naciskamy na środek, tylko boki. O tak. Hop, boga. Tak, nie wydaje się, żeby jakoś to płynnie te zatrzaski wpadały w szczeliny. Ale jakoś to działa, dobra. Boga. Hop, jedną ręką ciężko się to robi. Wiem, o wiele łatwiej jest. Trochę siły tu trzeba. Ktoś by powiedział, że myślenie, a nie siły, ale siły jednak troszkę też. Okej, okay, tu jest idealnie spasowane. To również jest idealnie spasowane. I tu jest też idealnie spasowane. Dobra, wszystko gucio. Teraz po prostu wkręcić dwie śrubki, wstawić brakujące podkładki na ich miejsce, albo nie wstawiać. W sumie jak są na krzyż i jednej brakuje, to nic nie szkodzi. I tak jest antypoślizgowo, tylko troszeczkę będzie zachwiana równowaga, będzie troszkę nierówno, ale to nie szkodzi. Tak złożonego rutka możemy podłączyć do zasilania, a następnie do internetu. Jeśli chodzi o procedurę pierwszej konfiguracji routera TP-Link, to polega ona na tym, że najpierw podłączamy kabel od modemu. To jest akurat kabel dołączony z kompem. Do modemu jest tutaj. Na wyłączonym. Podłączamy kabel od modemu. Pod slocik niebieski, który powinien być oznaczony jako WAN. Dokładnie. Najpierw podpinamy niebieski, a pod pomarańczowe podpinamy tyle komputerów, ile chcemy. Czyli w moim przypadku jeden. Tak to będzie wyglądać. I tak wygląda właśnie takie łącze, że idzie tutaj kabel do modemu naszego. A z kolei musimy się zapatrzeć niestety w drugi kabel, który już będzie szedł do samego routera bezpośrednio do portu pomarańczowego, już nie WAN, lecz LAN. Hop. Są to te same gniazda. Dobra. Teraz możemy mu podpiąć zasilanko. W taki sposób. Hop. Po podpięciu zasilania router powinien się włączyć. Świeci się dioda. Lekko, ale się świeci. Ok. Te dwie diody sygnalizują, że jest łącze z internetem. I że jest łącze z naszym komputerem. Z kolei ta dioda sygnalizuje, że mamy aktywne łącze Wi-Fi. Ok. Zobaczymy, czy jest wszystko w porządku. Tak. Pojawił się XFastLAN. Sieć połączono. Bardzo dobrze. I w taki sposób rozłożyliśmy i złożyliśmy router, nie szkodząc ani płytce sterującej, ani niczym. Teraz możemy go, tak powiem, trochę bardziej usadowić, żeby kable mniej więcej nie przeszkadzały w użytkowaniu, żeby to jakoś wyglądało, a nie wszystkie kable, bebechy na wierzchu i tak dalej. Można to jakoś zwinąć, tak powiem. Chociaż to już
kwestia tego, jak ktoś woli mieć urządzone u siebie, jak ktoś lubi nieporządek, no to nie musi robić w porządku, chociaż no i mniej więcej fajnie to wygląda z drukarką, z moim braderem, fajnie się to komponuje. Możemy dodatkowo ustawić antenki. Hop, polecam w górę najlepiej, chociaż ja ustawiam zazwyczaj na swój pokój. Ok. I jest gucia. Tak to wygląda. Dobra, dziękuję Wam za oglądanie. Internet powinien teraz działać dobrze. Możemy sobie nawet speed testa zrobić. Oczywiście. Powinno być około 50 MB na sekundę, 50-60. Uwaga, uwaga. No 50-60, dobrze, 60-60-60. Na pustym modemie jest 60, było 63 MB na sekundę. A tak to mamy, no i mamy już prawie 64, czyli ten router jakimś cudem od TP-Linka o 920 kilobajtów przyspieszył nam internet, także no, to jest dosyć pozytywne. Uploada mamy aż 5, miałem 4 na samym modemie, czyli jakimś cudem mamy internet lekko przyspieszony, chociaż już trochę zaspada. Początkowa prędkość pewnie była taka. O, internet jest szybszy, spoko. Bardzo ładnie, dobra, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę. W zasadzie nie wiem, to był tutorial, jak rozłożyć router TP-Link, w zasadzie jak komuś się zadał albo coś, no to dosyć, mam nadzieję, że komuś pomogłem. Dobra, do zobaczenia do kolejnego odcinka, bo coś już z Minecrafta, hej, cześć.